Wybór podłogi jest bardzo istotnym wyborem, ponieważ związujemy się tak naprawdę z tym materiałem na długie lata. Każdego dnia widzimy ten materiał, musi nam pasować, musi komponować się z naszym wnętrzem, nawet wtedy, kiedy będziemy chcieli je zmieniać, czyli sezonowo dobierać dodatki, dekoracje. Ta podłoga zawsze będzie tym istotnym elementem. Na rynku mamy bardzo duży wybór rozwiązań, przede wszystkim jeśli chodzi o podłogi, a później też również samych kolorów i możliwości. Także jeżeli byśmy tutaj chcieli wybrać jakiś konkretny rodzaj, to tak naprawdę trzeba by się kierować zastosowaniem i budżetem. Jednym z rozwiązań mogą być panele podłogowe. Jeżeli chodzi o panel, to możemy wymienić zarówno jego zalety, jak i wady. Z zalet na pewno wymieniłabym najistotniejszą, jeżeli chodzi o trwałość. Jest to podłoga trwała, wykończona fabrycznie, jest nam dosyć ciężko ją zarysować i zniszczyć. Jeżeli chodzi o minusy, to jest ich troszeczkę więcej, ponieważ jest to podłoga układana w sposób pływający i to jakby sam efekt układania tej podłogi sprawia, że może ona troszeczkę nam stukać, hałasować przy takim codziennym użytkowaniu, chodzeniu. Jeżeli chodzi o parkiet, to jest to podłoga naturalna. No to jest przede wszystkim zaleta, którą jeżeli ktoś docenia, no to tutaj jest to czynnik, tak naprawdę bym powiedziała, najistotniejszy. Jest to podłoga po prostu naturalna. I w zależności od rodzaju drewna, czy sposobu układania, jaki wybierzemy, no takie ma zalety bądź wady. Czyli na pewno warto wybrać drewno mocniejsze, trwalsze i zdecydowanie drewno dobrane do naszego klimatu, takie, które będzie nam mniej pracowało. A pracowanie tego drewna oznacza to, że może ono nam się kurczyć lub rozszerzać i to wpływa na to, że robią się tak zwane szpary, brzydkie jakieś efekty wizualne, może nieciekawe na tej podłodze. Mamy też wybór pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami przed chwilą omówionymi, czyli który ma zalety zarówno panelu podłogowego, jak i parkietu. Będzie to deska trójwarstwowa, czyli z wierzchu mamy drewno naturalne, pod spodem mamy ułożone jeszcze inne rodzaje drewna, które są jakby na przemian warstwami do siebie przyklejonymi. Ta podłoga będzie właśnie mniej pracowała, mniej rozsychała się, nie będzie szpar, nie będzie brzydkich pęknięć. Będzie miała również takie zastosowanie jakby jak panel podłogowy, czyli również możemy ją układać na sposób pływający, co sprawia, że można ją łatwiej czasami wymienić na przykład, jeżeli będzie to produkt, który już nam się na przykład znudzi.